Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Otwieramy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 6, wers 1 i aż do 4. Uważajcie też, abyście pobożności, czy też jak mówią inne tłumaczenia, sprawiedliwości swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Kolejna cudowna, wspaniała nauka naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który w ten prosty sposób uderzył w religijność Żydów. W różnym stopniu, ale Żydzi zamienili praktykowanie Bożego prawa po prostu zwyczajną religię. Czasami można wręcz powiedzieć, że to, co robili, to była kompletna deprawacja. I właśnie tutaj taki przykład mamy, ale od początku. Ostrzega Pan Jezus, abyśmy swojej pobożności, lepszym tłumaczeniem jest słowo sprawiedliwości. Dlaczego lepszym? Dlatego, że pobożność jest wynikiem po prostu sprawiedliwości. Wynikiem pokoju pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wtedy pojawia się prawdziwa pobożność, czyli chodzenie, jak to mówiono kiedyś w Polsce, po Bogu, czyli wedle woli Bożej. I Pan Jezus powiada, uważajcie, abyście czegoś nie robili na pokaz. Uważajcie. Ponieważ jeśli tak robicie, to nie macie zapłaty u Ojca, który jest w niebie. Odbieracie sobie zapłatę u ludzi, jak to za chwilę zobaczymy. Uważajmy na ludzi, którzy wszem i wobec zapewniają nas, że są świętymi. Zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji. Uważajmy na ludzi, którzy nieustannie zapewniają nas, że oni wszystko robią sprawiedliwie. Że oni są naprawdę uczniami pańskimi. Że oni i tylko oni utrzymują kontakty jedynie z podobnymi sobie. Inni ludzie ich nie interesują, no bo jak można się pobrudzić w kontaktach z tymi strasznymi grzesznikami. Uważajmy na takich ludzi, ponieważ to są manipulanci. I oni szukają poklasku dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. Po czym poznać takich manipulantów? Po pierwsze, po tym, że cokolwiek powiesz, to oni już są w tym sprawiedliwi. O cokolwiek zapytasz, to oni już to robią. Oczywiście to dobre, to święte. Jeżeli postawisz jakieś pytanie, a ono będzie niestety niewłaściwe, to się dowiesz, że nie masz tego samego ducha, że atakujesz. Uważajmy na takich ludzi, ponieważ ich jedynym celem jest wpędzić w nas poczucie winy, można powiedzieć, że zmiażdżyć nas duchowo, po to tylko, żeby siebie wywyższyć. Uważajmy na takich ludzi. Tacy ludzie bardzo chętnie, publicznie pokazują się jako ci sprawiedliwi.
ale spróbuj wejrzeć za zasłonę, którą jest codzienność, a przerazisz się. Ale jeśli to zrobisz, stajesz się największym wrogiem. Będą cię straszyli ogromnymi konsekwencjami, łącznie z konsekwencjami prawnymi. Miejmy dystans do takich ludzi i jeśli Bóg nas do nich nie posyła, to sami nie próbujmy nawiązywać relacji, ponieważ z tej całej relacji będziemy nieprawdopodobnie poobijani z ogromnym poczuciem winy i oczywiście w przekonaniu, że coś z nami jest nie tak. No bo już jaki człowiek publicznie domaga się dla siebie aplauzu i sprawiedliwości? Jaki to może być człowiek? Pan Jezus powiada, że jeśli ktoś daje jałmużnę, to nie chodzi i nie trąbi o tym, nie rozpowiada to wszystkim, a już najmniej publicznie. Tak czynią tylko obłudnicy. Oni już odbierają swoją zapłatę. To jest ciekawe, że Pan Jezus użył przykładu jałmużny, ponieważ wszelkie ofiary były obowiązkowe dla Żydów. Jak się z tego wywiązywali, to inna sprawa, ale jałmużna była darem serca. Nie było więc jak chwalić się ofiarami, ponieważ wszyscy mieli obowiązek je składać. Ale jałmużną już można było się pochwalić. I niestety obłudnicy to właśnie robili. Przy okazji wpędzając tych, których tak niestety obdarowali, w poczucie winy, niższości, ponieważ albo wręcz z imienia, z nazwiska wymieniali komu i ile przekazali, albo tak precyzyjnie określali to, że przynajmniej grupa najbliższych doskonale wiedziała, kto otrzymał takie wsparcie. Jeszcze raz powtarzam, trzymajmy się od takich ludzi jak najdalej. A jeżeli ty próbujesz realizować takie praktyki, to przeczytaj sobie dobrze, co tu jest napisane. Już odbierasz swoją zapłatę. A więc nie będziesz jej miał w wieczności. Kiedy staniesz przed Bogiem, Bóg ci powie, tak, odebrałeś swoją zapłatę, a teraz zapłać za swoje grzechy. Pan Jezus powiada, że jeśli dajesz jałmużnę, to ma być to w cichości. Ty nawet sam nie powinieneś się interesować, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Nie twoja sprawa. Jeżeli dałeś z serca, to w momencie, w którym przekazałeś pieniądze, zapomniałeś. Już cię nie interesuje, co się z tym dzieje. Taka powinna być zasada. Bo nawet jeżeli dajesz, ale później dokładnie sprawdzasz, czy ktoś to przekazał, kiedy, ile, komu, jak, to lepiej nic nie dawaj. Ponieważ nie jesteś uczciwy w tym, co robisz, ale poprzez jałmużnę chcesz kontrolować ludzi. Tak, chcesz kontrolować ludzi. Albo dajesz Bogu, albo dajesz z własnego ciała. I wtedy kontrolujesz ludzi. Nigdy tego nie rób. Bo to się źle skończy. Dla ciebie przede wszystkim. Ludzie przeżyją i przetrwają. Bóg o nich zadba. Nie jesteś jedynym, który chce taką jałmużnę, w cudzysłowie w twoim przypadku jałmużnę, przekazać. Bóg znajdzie takich ludzi. A twoja jałmużna kontrolowana nikomu nie jest potrzebna. Ba, jeżeli nawet dałeś jałmużnę, a okazało się, że ten człowiek, któremu przekazałeś jałmużnę za jakiś czas, zwrócił się przeciwko tobie, a ty publicznie mu teraz wypominasz, że go wspomagałeś kiedyś, to dałeś jałmużnę, czego chciałeś kupić?
bo to nie to samo. Jeżeli dałeś jałmużnę, to już zapomniałeś, komu, ile, co i kiedy dałeś. Jeżeli chcesz takich ludzi kontrolować, to doskonale pamiętasz, jaką kwotę komu przekazałeś. I wtedy, kiedy będzie trzeba, użyjesz tej broni przeciwko temu człowiekowi. To jest obrzydliwe. Tak, to jest obrzydliwe. Twoja jałmużna ma być ukryta. I ojciec, który widzi w ukryciu, we właściwy sposób odpłaci ci za to dobro, które uczyniłeś. Jeżeli natomiast nie chcesz czynić dobra, tylko chcesz kupować sobie ludzi, to nie masz z Bogiem nic wspólnego i uważaj, ponieważ Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jałmużna została, można powiedzieć, wymyślona przez samego Boga i wymyślona została dla konkretnych celów. A więc nie używaj tego środka po to, żeby siebie wywyższyć. Tak robią właśnie ludzie, którzy uważają siebie za szczególnie sprawiedliwych, czystych. Można powiedzieć, że w jakimś sensie wyjątkowych. My tylko ze świętymi mamy kontakt. My tylko ze świętymi się modlimy. My tylko w świętości wszystko czynimy. W takim razie, jeżeli tak czynisz, nie masz nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, bo Jezus przyszedł do grzeszników, jadał z grzesznikami, modlił się z grzesznikami, dotykał grzeszników, zbawiał grzeszników, uzdrawiał grzeszników, przywracał do życia grzeszników. Tak jak Słowo Boże mówi, On nie przyszedł do zdrowych, nie przyszedł do sytych, nie przyszedł do zadowolonych siebie, nie przyszedł do świętych. On przyszedł do grzeszników. Przyjacielu, zejdź ze swojego nieba i spojrzyj w lustro Słowa Bożego. Oby dobry Bóg dał ci łaskę, żebyś zobaczył prawdę. I oby ten dobry Bóg dał ci łaskę, abyś w tej prawdzie mógł pokutować, wyznać swój grzech i wtedy powiedzieć głośno: Panie, wybacz mnie, mnie grzesznemu człowiekowi. Wybacz mi moją pychę, głupotę. Wybacz mi moją dewocję, moją religijność, bo w tym wszystkim, co czyniłem, nie widziałem Ciebie. To ja siedziałem na tronie swojego życia. Wybacz mi. I tego wszystkiego życzę Wam, kochani bracia i siostry i kochani przyjaciele. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.